Siemanko. Dzisiaj kolejny dzień pracy nad naszym vanem. Muszę uszczelnić podłogę, bo dzisiaj będziemy robili podłogę, także każdą dziurkę wbijam na takie klipsy plastikowe, silikonuję, żeby być pewnym, że nam woda nie wleci do środka. Silikon to podstawa. No. Zmieszczy się, zmieszczę kolanka. Wszystkie dziurki załatane? Tak mi się wydaje. Inspekcja? Inspekcja quality control musi być. Już to ładnie pozamykamy. Tu ich sporo trochę było. O nie! Co? Dlaczego to tak paćkasz? Wiem, że nie będzie tego widać. Ale mój zmysł estetyczny nie może tego znieść. Mój to zniesie. Nie wygląda to ładnie, ale najważniejsze, żeby spełniało swoją funkcję. Czyli, żeby było szczelne. Żeby nie dostawała się woda. Dokładnie. Halo, co my tutaj mamy? Mamy próg zrobiony. Próg zrobiony. Wszystko zabezpieczone. No pięknie. Zasilikonowane. Można już jechać na wakacje. Próg zrobiony. Proszę. Kawusia, wiem, że nie pijesz, ale potem podpijasz moją. I szybciej pracujesz, jak napijesz się kawy. No, no dobra, to na zdrowie. No żeby nie było, ja też mam. Ej, może i też, ciasteczko. Może też w końcu zacznę coś robić. Coś by się przydało. Ciasteczko, trochę cukru, żebyś miał więcej energii. Bo podłoga dzisiaj ma być zrobiona. Tak, tak. Będzie. Co teraz? Teraz muszę położyć ten kabel 35 mm skrętka, bo będziemy instalowali system ładowania z alternatora. Także muszę połączyć baterię. Tu będzie elektryka cała. A że dzisiaj kładziemy podłogę, no to musimy to zrobić teraz. Widziałem, jest taka dziurka. Bo tutaj będzie też próg na ściankę i na łazienkę. Mhm. Ale to sobie wytnę później. No to w tym progu można zrobić dziurkę po prostu. Przewiercić i go przełożyć też, no nie? Tu będzie bateria, tu będzie kontroler, a tu chciała zamontować nad kołem ten split charger do ładowania baterii z alternatora. A działa to tak, że jak napięcie wzrasta, czyli bateria ta w samochodzie jest naładowana, to wtedy puszcza napięcie do ładowania baterii do naszego kampera. Czyli damy to tu. Dobra. Puścimy ją tutaj, w tym najgłębszym kanale. Bo to najgłębsze. No, tutaj to będzie wystawać. A tu się ładnie chowa. No co, styrodur się tylko podetnie tutaj, na tym odcinku. A, no, masz rację. No to listwę tu nie trzeba dawać do samej ściany, bo tu i tak jeszcze pójdzie ta płyta. Także tutaj dam do samej ściany, a tak to sobie puszczę. Nie będziesz go chował w ścianę. Nie, no tu go chcę wypuścić i tu pójdziesz po wierzchu. Okej.
Nie za długi jest? Nie, no bo to jeszcze mam do baterii. Aha. No będę w końcu mogła to jakoś pomóc? Tak, już. Czy dzisiaj wszystko robisz sam? No, tu już mam docięte. Tam te piny wystają chyba. Już tutaj wyciąłem na nie. A, wyciąłeś już. Tutaj wszystko dolega. Także mi się wydaje, że tak trzeba kręcić. Nie? No, najpierw klej. A na tym skosie, żeby się tam nie wycierało, no to można będzie dać jakiś tam kątownik czy coś. Ty masz nazewnictwo. Kątowniki, staw. Tak zrobimy. Damy kątowniczek, żeby się nic nie wycierało. Grunt to mieć kierownika na budowie. Ja dziś jestem Maśle. Kierownikiem. Ale nie zapomnij, że ja gotuję jeszcze obiad. A, tu czuję te zapachy na całej ulicy. A więc tak, robimy podłogę. No i musimy teraz rozplanować, gdzie położyć listwę. Gdzie będzie stelaż łóżka. No i musimy wytyczyć łazienkę. Psy, jeszcze się zmieszczą kolanka? Proszę zamknąć, bo się chcę załatwić, no. Gdzie papierek jest? O, nie ma. Nie ma papierku, no to pięknie. No właśnie. No to muszę iść na chatę. Tego mężczyźni no właśnie nie mogą ogarnąć, że papier toaletowy nie przynosi się sam do łazienki. No nie wiem, no ja tu jakieś tu kolanka tu sobie zmieszczę, że tak. No to widzisz, nie może tylko być. To nie mogę usiąść, bo będzie tu ściana, no to będę musiał to robić. Naprawdę to będzie wyzwanie tu zrobić kupę. No ale cóż, mamy radę, no. Ty się zmieścisz? To tu będą drzwi. No tu taka na szerokość wystarczy dotąd mniej więcej, tu będzie można dać listwę tak jak jest. No to będzie tak mniej więcej. Nie, ja to spokojnie się zmieszczę. Jedziemy na holiday, dobra. Jest okej. Okay. Dobra, to ludzi. Zrobiłaś? Tak. Woda spuszczona? Tak. Ale bez papierku? No bez papierku. No dobra, trudno. No, to tak van life, kurde, będzie bez papierku. Tak. A więc pasowe ciutki. Mhm. Mam broń i nie zawaham się jej użyć. Ładuję na magazynę. Mam takie coś, żeby chować śruby w środku. Otóż mam. Robisz to tak. Thank you.
No, także listwy już są gotowe. Wszędzie są przyklejone. No i tak po 3 śruby, żeby jeszcze dodatkowo się trzymały. Teraz tutaj te wgłębienia dajemy tą matę wyciszającą. Troszeczkę jeszcze ona pomaga. Dlatego w te wgłębienia, bo tutaj damy tą płytę izolacyjną, celotex, styrodur. To wgłębienie i jest to różne z listwami, bo tu są te wypukłe, opiera się celotex na tym, więc podajemy do wgłębienia. Z tą już docięto. No i działamy. Jeszcze sporo pracy przed nami. No daj, ja będę przyklejała. Ty możesz dalej ciąć. Powiedzialna fucha mi się trafiła. Cięcie mat wygłuszających. Ładnie tnij, bo tniesz je jakieś za grube. Cztery kratki. Coś te twoje cztery się różnią niż moje cztery. No bo to mi wyszło 5. Nie robimy tego palcem, bo zrobiłam tylko raz. Bo to ma bardzo ostre brzegi. Tak? To jest taka folia aluminiowa na wierzchu. I ta folia ma bardzo ostry brzeg, jak się przetnie. Papierem przecież można się tak skaleczyć. No. No, że szkór, na jakim cudem to jeszcze jest za duży? Nie, o tym się nie da. Monia, daj mi nóż! Skills. I zaczęłaś do perfekcji. I weszło. Proszę. Ale powiem ci, że jest o wiele lepiej coś robić, niż tak stać i tak pomagać, tylko przytrzymaj, potrzymaj, weź tutaj. I wtedy jakoś tak się zbytnie czas dłuży. To już ostatni raz. Już ostatni raz tak odświeżyć. Nie, no to już musieliśmy dokończyć, to tak jak okna, przecież nie musimy zostawić dziury. Nie, tak ci tylko powiem, że mi wszystko to musimy. To też musimy dokończyć. Telefon, wiesz, bo wiesz, wiesz. O, dawaj. Zaraz będzie pod podłogą. O, wszystko już jest pięknie. No i tak.
Nie pchaj, nie? Dobra, dobra. Kończymy podłogę. Chwila prawdy. Trzeba ją podnieść? Podnieść tam i tutaj położyć w to. Ojej. To ma wejść w tą szynę, tak? Mhm. Teoretycznie. Zacznijmy od tego.